Jednym z głównych architektów awansu Renault Zdunek Wybrzeża Gdańsk do Ekstraligi był Robert Miśkowiak. Niespełna 30-letni żużlowiec był drugim, po Tomasie Jonassonie, najskuteczniejszym zawodnikiem najlepszej drużyny pierwszoligowych zmagań. W przekroju całego sezonu zdobywał średnio ponad 2 punkty na bieg. Rozmawiam z Robertem Miśkowiakiem, jednym z liderów zespołu, który przed kilkunastoma minutami wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Przede wszystkim gratuluję tego awansu. Dziękuję, cieszymy się bardzo z tego powodu, ponieważ jest to takie spotkanie, było takie uwieńczenie całego sezonu, pomimo jakichkolwiek tam problemów czy kontuzji, jakie nam doskwierały. Potrafiliśmy stanąć na wysokości zadania, żeśmy się pozbierali i mimo jakichś problemów przez większość sezonu, większą połowę sezonu, to jechaliśmy dobrze. Byliśmy od samego początku w czubie tabeli, z tego się cieszymy i tak żeśmy wytrzymali do końca. Ty byłeś jedną z takich ostoi tej drużyny i jakby te wahania formy cię omijały, bo jechałeś w miarę równo praktycznie przez cały sezon. Zadowolony jesteś ze swojej postawy w tym sezonie? Jestem zadowolony, aczkolwiek powiem szczerze, że ten tor domowy to nie do końca też mi tak sprzyjał jak w zeszłym roku, więc jest dosyć bardziej specyficzny i miałem... No nie powiem, że go nie lubię, ale miałem większe problemy z dopasowaniem czy jazdą tutaj niż na wyjeździe. Ciężko pracowałem i jak było widać, dzisiaj też może nie zrobiłem jakichś tam kompletu punktów, ale robię jakieś solidne punkty, gdzie są ważne w końcowym wyniku co do rozrachunku całej drużyny. No co, sezon sezonowy nie jest równy, mogę być ze sezonu zadowolony, ponieważ żeśmy zakończyli na pierwszym miejscu, planyśmy wykonali jako drużyna, to naprawdę mimo jakichkolwiek problemów żeśmy awansowali do Ekstraligi, więc cieszmy się z tego, że mimo problemów żeśmy potrafili się zmobilizować, spiąć na wysokości zadania i sięgnąć po ten awans. Te problemy, o których wspominasz, też was nie omijały i nie oszczędzały. Były kontuzje Tomasa Jonassona, były spadki formy poszczególnych zawodników i wszystko nagle zagrało w tym ostatnim meczu, który zakończył się wynikiem pogrom tak naprawdę, ten ostatni mecz. Jesteśmy całkiem inną drużyną u siebie. Tutaj dużo jeździliśmy, dużo się dowiedzieliśmy o tym torze. Potrafiliśmy się naprawdę zgrać i tak jak już powiedziałem, że mimo tych problemów, jakich chyba od początku sezonu do połowy czy czwartej sezonu, żeśmy dwa mecze tylko jechali w pełnym, optymalnym składzie. A teraz jesteśmy całą drużyną i jesteśmy całkiem inną drużyną u siebie, niż byliśmy na początku sezonu. Mimo w początku sezonu żeśmy sobą wygrywali u siebie tutaj spotkania. Lepiej nam szło na wyjeździe niż tutaj. Żeśmy wygrywali, ale małą przewagą punktową. Poznaliśmy ten tor, żeśmy pojeździli, jesteśmy dużo mądrzejsi i to żeśmy pokazali, że z taką silną drużyną jak Grudziądz żeśmy potrafili tutaj bardzo wysoko wygrać. Jesteśmy mocną drużyną i to żeśmy udowodnili. Mamy w Gdańsku awans, należy się z tego cieszyć. Powiedz, co teraz? Ostrzysz sobie już zęby na jazdę w Ekstralidze? Bardzo, bardzo chcę spróbować swoich sił w Ekstralidze, pojeździć, ale do tego naprawdę niezbędna jest też i płynność finansowa i finanse, ponieważ jeździ na wysokim poziomie, da się, mam pewne pomysły do nowych sprzętów i tak dalej, gdzie wiem, że to na pewno powinno mi dużo pomóc, ale bez jakiejkolwiek inwestycji i pieniędzy co do inwestycji w sprzęt, to człowiek albo stoi w miejscu, albo się cofa, więc jeździć w wyższej klasie rozgrywkowej można, ale do tego są potrzebne naprawdę pieniążki. Jan, w tej chwili ci gratuluję przede wszystkim. Możecie się w tej chwili cieszyć, a ja życzę ci wszystkiego najlepszego w przyszłym sezonie.